Cześć, z tej strony Monika, zapraszam Was na przegląd butów, butów modnych i wygodnych na wiosnę 2024. Zacznijmy od tego, że w modzie, w trendach teraz bardzo dużo jest butów na płaskim obcasie, butów typu balerinki. Jeżeli nosiłyście już kiedyś balerynki wtedy, kiedy były modne, to piszcie koniecznie w komentarzu. A jeżeli lubicie takie filmy, to poproszę o łapki w górę i o subskrypcję. Przechodzimy dalej. Będzie też sporo modeli butów, które już od dawna widzę na zagranicznych filmach. Takich stylizacyjnych, i takich butów szukałam w Polsce, nigdzie nie mogłam znaleźć, a teraz znalazłam ich bardzo dużo, czyli pewnie będzie to chi. Zacznijmy może od butów, które że tak powiem są trochę inne, bo większość butów jest w jednym fasonie, natomiast są totalnie różne w zależności od marki, dlatego koniecznie je chciałam zobaczyć na żywo, bo chciałam sobie jedne wybrać. Natomiast jeżeli chodzi o linki, to linki jak zawsze będą w opisie. I jeżeli chodzi o ceny, no to klikajcie na linki, bo te ceny tak szybko się zmieniają. Będę mówiła je tylko tak orientacyjnie. Buty marki Wojas, mam tutaj rozmiar 39. Są skórzane, siateczkowe, takie dziurkowane. To też kiedyś było bardzo modne. Teraz widzę bardzo dużo butów, właśnie. Z dziurkami albo w ogóle wykonanych z takiej siateczki. Jeżeli zajrzycie do Zary, gdzieś do tych takich zagranicznych, bardziej marek, może w tych polskich markach jest tego troszkę mniej, ale na przykład do Massimo Dutti, no to są takie zupełnie niektóre buty z siatki. Nie wiem, no mi się to osobiście nie podoba, natomiast takie skórzane, perforowane uważam, że są jak najbardziej odpowiednie. Mam tutaj rozmiar 39, rozmiar odpowiedni. Buty są bardzo wygodne. Typowy kształt balerynki, czyli delikatnie tylko zwężane, a o okrągłym nosku. Także rozmiar w porządku, bardzo wygodne. Myślę, że świetnie się też sprawdzą latem właśnie przez te dziurki. Z Ryłką. Ja markę Ryłko bardzo lubię. Zamówiłam... Takie baletki na niewielkim obcasie, to jest nie wiem, pół centymetra być może. Tak wyglądają od spodu. Buty skórzane, te poprzednie kosztowały około 300 zł, i tutaj te skórzane buty wszystkie kosztują między 300 a 400. Jest jeden wyjątek, ale tam pamiętam cenę. Zaraz Wam powiem dlaczego. Jak widzicie. Zwykła, prosta baletka, już nawet ten szpic jest taki bardziej przypominający balerinkę. Bardzo wygodne. Ja sobie ryłko bardzo cenię. Mam bardzo dużo butów tej marki w swojej szafie. Dokupiłam w tym roku kolejne pary, jestem z nich zawsze zadowolona. Także te są bardzo wygodne. Natomiast nie do końca taka zwykła balerinka mi odpowiada. Chciałam coś innego i zaraz właśnie przechodzimy do tego, czegoś innego. Od dawna już widzę na zagranicznych stylizacjach tego typu buty, właśnie z czarnym noskiem, płaskie i tych, zamówiłam najwięcej, z różnych marek o różnych fasonach, bo tak naprawdę wydaje się, że wszystkie są takie same, a tak naprawdę każda para jest inna. Te są na przykład marki Steve Maiden z takiego połyskującego materiału, bo to z czego wiem, to nie jest skóra, chociaż. Nie, nie jest skóra. Także te nie są skórzane. Także Steve Maiden ma buty też w cenach butów skórzanych, tak jak na przykład znajdziecie w ryłko, bo jest to około 300 zł. Natomiast nie jest to skóra. Lakierkowane z. Tutaj z kokardeczką. Mam rozmiar 39, jeszcze sprawdzę, ale tak, i one tutaj, jakby w tym nosku są trochę przyciasne. Ja mam też szerokie stopy, szeroko rozstawione palce, więc myślę, że na szczupłą stopę lepiej się sprawdzą. Niewielki obcas. Czarna w zasadzie podeszwanie, ale tutaj ten boczek, słuchajcie, jest czarny i flek również jest czarny. Jeżeli chodzi o wygodę, jeżeli chodzi o taką, wiecie, wygodę nie licząc palców, to w porządku, nigdzie nie odstają, leżą bardzo ładnie no i mają taki standardowy, baletkowy wzór. To może coś tańszego. Jenniferi zapewne kosztowały około 100 zł. Mamy tutaj też standardową baletkę. Tu już jest Ala skoralicowana, bo to wiadomo jest tworzywo. Rozmiar 39, praktycznie brak obcasa. Wygodne, chociaż powiem Wam, że tutaj dosyć ym, cisną. Ja dawno nie miałam butów takich, wiecie, nieskórzanych, więc już nie pamiętam, czy takie buty się rozbijają. Chyba długo się rozbijają, z czego pamiętam. Jak się już rozbiją, to są, wiecie, zniszczone i wtedy trzeba je wyrzucić. Dlatego nie decydowałam się od dawna na buty inne niż skórzane. Natomiast jest to wzór, który będę testować. Nie jestem pewna, czy będę często nosić, dlatego zastanawiam się nad zakupem. Po prostu tańszego modelu, dobierania go do stylizacji i jeżeli okaże się, że skradną moje serce i będą mi pasować do wszystkiego, to wtedy być może skuszę się właśnie na buty skórzane. Jeszcze nie podjęłam decyzji, nie wiem, bo też nie są do końca wygodne tutaj w tej części śródstopia. Ta kokardka jest też tutaj czarna, w tych poprzednich modelach była w kolorze Nude i zazwyczaj te buty właśnie mają takie kolory. W połączeniu z czarnym. Nie widziałam białych nosków. Nie widziałam, wiecie, innych kolorów. Chociaż pewnie się pojawią, jeżeli się ten trend przyjmie. Klara Balson. To jest chyba marka CCC. Nie jestem pewna. Kurczę, gdzie tu jest jakaś informacja. Tak, jest to marka CCC. Rozmiar 39. I te buty podobają mi się najbardziej ze wszystkich. Także też taka ciekawostka. Jak widzicie. Do szpica, ale mimo to wygodne. Tylko tutaj troszeczkę mi tak, jakby lecą, więc będę się musiała zastanowić. Również niedrogie, bo około 100 zł. I nad tymi się skłaniam najbardziej ze względu na niską cenę, na to, że mi się podobają i jako takie właśnie buty testowe dobrze by się sprawdziły. Rozmiar 39 jest odpowiedni. Tutaj mnie jakoś bardzo nie cisną, także są wygodniejsze niż tamte, które miały teoretycznie zaokrąglony nosek, więc powinny być dla mnie lepsze. Natomiast te są zdecydowanie wygodniejsze. Przejdźmy do butów skórzanych, marka Caprice, tutaj pewnie około między 300 a 400 zł, tym razem rozmiar 40. O, tak mi się wydawały trochę przymałe, z czarną lamówką. One już mają inną podeszwę, taką bardziej sportową, zupełnie płaskie. Taka, pamiętacie te takie baletki, balerynki, które aż się zginały, jak się nie miało nogi w środku, tak była elastyczna ta podeszwa. Także coś w tym stylu. Wygodne, także całkiem w porządku. Też pewnie przez to, że jest to rozmiar po prostu 40, więc są nieco większe na moją stopę. Ale jest to też skóra, więc się obawiam, że mogłyby się troszkę rozbić i wtedy by trochę latały. Ale w takim przypadku wystarczy założyć sobie pół wkładkę albo taką do przodu, albo taką podpiętą. I wtedy te pół rozmiaru można takie buty sobie zmniejszyć. Także ciekawe, ale jak dla mnie jednak zbyt sportowe. Vagabond, marka o której słyszałam nieraz, natomiast nigdy się na nią nie skusiłam i tym razem też się nie skuszę, zaraz Wam powiem dlaczego. Rozmiar 39, buty skórzane, te już zupełnie dla osób, które nie cierpią nosków do szpica, bo nosek jest praktycznie kwadratowy, także wygodne buty, dosyć fajne. To jest skóra, ale to nie jest skóra licowana, tylko to jest zamsz, Wygląda bardzo ładnie w środku, jak widzicie, ładna, ciemna wkładka, kolorystycznie bardzo ładnie dobrane, natomiast mi się nie podoba ta szerokość buta w tym miejscu. Myślę, że nawet osoby, które mają haluksy, tutaj dadzą radę, bo to wycięcie nie jest za duże. Także całkiem fajny model, jeżeli lubicie szerokie noski, szerokie buty. Ja osobiście nie bardzo, ale chciałam je przetestować, bo może bym się akurat przekonała, ale niestety to nie dla mnie. Teraz ryłko Relax. Rozmiar 39 sprawdzam, bo mogło być tak, że nie było po prostu jakiegoś rozmiaru i zamówiłam taki, jaki był dostępny. Na niewielkim obcasie beżowe z czarnym noskiem. Kokarda również jest beżowa, on jest takiej jakby gumki. W dodatku ze złotym ozdobnikiem, jak widzicie, opcja antypoślizgowa, to są takie wypustki, także fajnie, buty wygodne. Jak to z ryłko u mnie? Natomiast nie do końca mi odpowiada to, że tutaj, tak jak typowa baletka, są oprzyte materiałem. Jednak okazuje się, że wolę takie, które są normalnie wykończone, nie mają lamówki. Natomiast buty bardzo ładne, właśnie z niewielkim obcasem, tutaj. Lekko zwężane, także nie jest ten szpic jakiś znaczny. Natomiast ja już mam buty z ryłko takie naprawdę mocno zwężane i one są dobrze zaprojektowane, nigdzie mnie nie cisną i jest mi w nich bardzo wygodnie. Skoro jesteśmy przy ryłko, to zostańmy przy ryłko. Rozmiar 39, tym razem model bezpięty. One nie mają tutaj żadnej opcji regulacji paska, jest tylko guma i troszeczkę mi lecą. Także wiecie. Jeszcze nie miałam butów tego stylu, i się zastanawiam, czy coś takiego się u mnie sprawdzi. Też taka podeszwa perforowana, także myślę, że się nie perforowana, tylko we wzór. Myślę, że się nie będą ślizgać. Też nosek, tak jak w tych poprzednich, lekko zwężany. Znajdziecie w ryłku całą masę butów z tego fasonu, czyli połączenia czerni, czarnego noska z beżem. Tak się prezentują. Wygodne, natomiast to mi się troszeczkę ześlizguje. Ostatnie dzisiaj, buty ryłko rozmiar 39, te są nieco ciemniejsze, jak widzicie, z jasną wkładką, lekko zwężone. Te mi się podobają, jeżeli chodzi o te buty skórzane, najbardziej ze względu na to zwężenie. Także wygląda to bardzo ładnie, a przy tym są bardzo wygodne, także nigdzie nie uciskają mi stopy. Ja tutaj też mam dosyć szerokie stopy, właśnie przy końcu, dlatego zwracam na to uwagę. Obcas jest naprawdę niewielki. Tutaj flek można wymieniać, także super, i te buty też mi się podobają, także zobaczymy. A teraz buty marki Ochnik. Mam rozmiar 40, wzięłam rozmiar 40, dlatego że nie było aktualnie rozmiaru 39 i one są najjaśniejsze ze wszystkich. Tak patrzę na wszystkie, także to jest taki jasny beż. Niewielki obcas, tutaj się fleka nie wymienia. Także tutaj jest flek niewymienny, a buty same w sobie są bardzo szerokie, także idealne na szeroką stopę, szczególnie tutaj w tym miejscu, sporo mi zostawiają luzu, na długość są w porządku, tylko tak jakby są... Troszkę za szerokie na mnie. Także myślę, że dla osoby jednak o nieco szerszej stopie, jeszcze niż moja, więc jeżeli macie szerokie stopy, a szukacie tego typu butów, to myślę, że te z ochnika sprawdzą się świetnie. Są wygodne, tak jak mówię, lekko za, za luźne, więc może też dlatego są bardziej wygodne. Natomiast wciąż bardzo ładne, te też mi się bardzo podobają. Na sam koniec zostawiłam najdroższe buty. To marka Hegos Milano. Te buty kosztowały około 500 zł. W tym kształcie, w tym połączeniu znajdziecie kilka modeli. Jest to jak dla mnie typowo włoska marka. Typowo, nawet jest napisane wyprodukowane we Włoszech. Buty są skórzane, nie mają wymiennego fleka, ale mają skórzaną podeszwę, co jest dla mnie minusem, bo taka skórzana podeszwa szybciej się jednak zużywa niż normalna. Także trochę szkoda. Może bardziej wiecie, jak pracujecie gdzieś w biurze, gdzie na podłodze jest wykładzina, to OK. Buty są w rozmiarze 40 na mnie lekko luźne i trochę mnie tutaj jednak uwierają, także są dosyć wąskie. Jak widzicie, ciekawy nosek, bo tutaj jest w kształcie serca. Jeżeli ten kształt Wam się podoba, natomiast ta kolorystyka nie bardzo, to słuchajcie, jest tam cała masa, jeżeli chodzi o ten konkretnie model butów, natomiast są to buty takie typowo włoskie, bym powiedziała weneckie. Chodzi mi o kolorystykę. Bardzo dużo wzorów, kolorów. Ozdobników takie bardzo bogate, jak je znajdę tutaj, to tutaj Wam jeszcze wrzucę zdjęcia. Niesamowicie mi się kojarzą z Wenecją, także nawet jeżeli by mi ktoś nie powiedział, że są to buty włoskie, to po prostu bym się domyśliła, bo jest to typowa stylistyka dla butów włoskich. Buty modne i wygodne. Piszcie, co o tym myślicie. Jak Wam się podoba w ogóle zamysł czarnego noska? Mi się podoba bardzo. Mierzyłam je specjalnie do spódnicy, po to, żeby zobaczyć, jak się właśnie prezentują przy spódnicy, bo tak bym je generalnie najbardziej chciała nosić. Może nie tyle do spódnic, co właśnie do spódnic i sukienek. Dlatego też tak właśnie je mierzyłam. Jeżeli film Wam się podobał, to pamiętajcie o łapka w górę. Jeżeli nie subskrybujecie, koniecznie subskrybujcie, żeby nie ominąć żadnego filmu. Jeżeli lubicie buty, zaglądajcie do mnie częściej, bo u mnie raz za czas takie przeglądy się pojawiają. I jeszcze piszcie mi proszę, jeżeli Wam się spodobał któryś konkretnie model, to który, bo jestem ciekawa, który model z tych butów, które dzisiaj widziałyście, uznacie za najlepszy. A teraz dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia następnym razem. Pa!